Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco już w nowym 2016 roku. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego właśnie w tym roku, żebyście znaleźli w sobie taką siłę, żeby wszystko po prostu było dobrze, szło zgodnie z Waszymi planami, żeby Wasze postanowienia się spełniły. No i myślę, że na tym poprzestaniemy. Mam też oczywiście nadzieję, że się bardzo dobrze bawiliście w wieczór sylwestrowy. Nieważne, czy byliście sami w domu, czy na jakiejś domówce, czy na jakimś większym bankiecie. Mam nadzieję, że było fajnie. Ja jeszcze jestem w 2015 i nagrywam dla Was pudełko. Pudełko Inspired by Joanna Krupa. To jest takie pudełko dosyć nietypowe, dlatego że ono wyszło tak edycją limitowaną. Ono nie było razem z tymi innymi autorami, tylko po prostu jakby dodatkowo. I Inspired by zapowiedział, że to będzie po prostu pudełko szałowe, niesamowite. I ja właśnie takie pudełeczko dostałam. Tutaj wygląda całkiem fajnie, jest trochę większe niż pudełka Shiny Box. I ściągam pokrywkę i Wam pokażę, co tu jest w środku. Tutaj wyjmę takie pierdoły i tutaj Wam pokażę, co jest w pudełeczku. A zanim przejdę do zawartości, to tutaj Wam pokażę, że było całkiem sporo takich kuponów rabatowych. Do Bandi 20%, voucher 100 zł do Hot Head on Your Head, Answer 50 zł, Knife 50 zł, więc ogólnie całkiem fajne rzeczy, może z Bandi skorzystam, zobaczę. A teraz może przejdźmy do rzeczy. Tutaj też wyciągam taki spis oczywiście, ile co kosztuje. I po kolei to, co wpadnie mi w rękę, to będę Wam pokazywać. Pierwsza rzecz to jest Dermedic Hydra In 3. To jest akurat płyn micelarny, z którym ja już miałam do czynienia raz albo nawet i dwa razy, tylko że nie w takiej dużej pojemności, dlatego że tutaj mamy aż 400 ml. Miałam takie małe seteczki, albo jedną małą setkę. I ogólnie uważam, że ten płyn jest naprawdę w porządku, chociaż nie. Ja miałam jedną setkę i miałam jedną dwusetkę, tak. Więc znowu ten płyn do mnie powraca, zostaje ze mną, dlatego że ja uważam, że jest całkiem niezły. Może nie jest rewelacyjny, ale nic złego nie zauważyłam. Zmywa ok, jest delikatny, więc ja się cieszę, że jest. Przebadany okulistycznie, taki duży, na pewno się przyda. Kolejna rzecz to jest rzecz z Bandi, Sea White, i tutaj mamy emulsję z witaminą C. Coś bardzo fajnego dla mnie, dlatego że ja mam naczynka, wiecie, takie dosyć rozszerzone, ogólnie takie, wiecie, pękające, delikatną, cienką, czerwoną skórę, więc bardzo fajnie, że tutaj jest coś z witaminą C. I tutaj już szukam, ile to kosztuje. To ma kosztować 79 zł za 50 ml, więc już jest fajnie, dlatego że płyn kosztuje 45, serum kosztuje 79 zł, więc już właściwie nam się zwraca pudełko, które samo w sobie kosztuje 129 zł. Kolejna rzecz, która mi wpada w łapkę, to jest Esotic, tak mi się wydaje, że to się tak czyta. To jest takie serum do biustu push-up. Ten produkt nie jest niespodzianką, dlatego że już na stronie facebookowej Inspired by oni zapowiadali, że on będzie. To też jest produkt, który jest dosyć drogi, bo kosztuje 169 zł. I tutaj mamy mililitrów 100. Na pewno będę go używać, dlatego że ja ogólnie takich produktów czasami używam, więc na pewno jest ok. Kolejna rzecz to jest gliskur. To jest ta taka złota, żółta seria z olejkami. To jest akurat maseczka do włosów. Ja się cieszę, dlatego że mi się maseczka na pewno przyda. I tutaj jest napisane, że ta maseczka kosztuje 24 zł. Pewnie kosztuje trochę mniej w drogeriach, myślę, że około 20, ale i tak nie jest to maseczka, po którą sama bym sięgnęła, dlatego się cieszę, że ona tutaj się znalazła. Kolejny produkt to jest Unique. To jest mleczna mgiełka do ciała i to jest taki produkt, że tak powiem, balsam w sprayu, który jest taki dosyć płynny. Mam nadzieję, że będzie fajny, ale nie wiem, kiedy będę go używać. Moja mama coś, jak go zobaczyła, to stwierdziła, że to jest produkt dla niej. Więc może go otworzymy i będziemy z mamą używać. I taka rzecz kosztuje, już szukam, bo tutaj mam straszne problemy z tym, żeby tutaj coś znaleźć. Wiecie co? Nie wiem, ile to kosztuje. Ja widziałam kiedyś reklamę tego na przystanku, ale nie wiem, ile to kosztuje, nie mogę tego znaleźć. Nie wiem, czy ja ślepa jestem, czy co. W każdym razie nie widzę. Ale całkiem ciekawy produkt. Skład ma taki sobie, widzę, że ma silikon mniej więcej w środku składu.
więc będzie taki dosyć śliski. Następna rzecz to jest Schwarzkopf, to jest Sea Salt Beach Look Texture Spray. I to jest coś, co mi się nie podoba, dlatego że to jest no, taki ogólnie produkt, który ma nam dawać takie beach waves, takie włosy oblepione solą, takie wiecie, morskie. Wydaje mi się, że na moich włosach to działać nie będzie i w ogóle ma na drugim miejscu alkohol, denat, więc no, ja nie jestem zadowolona z tego produktu, ale chyba jako jedynego. Więc ja na pewno tego używać nie będę, może komuś to oddam, bo pewnie do kogoś innego powędruję. Clarina Super Lift Eye Roll-On. Tutaj można było dostać albo takie serum do rzęs, albo właśnie pod oczy takie, taki roll-on. I ja jestem zadowolona, że to jest roll-on, dlatego że powiem szczerze, że serum jakoś tak nie jestem przekonana. Już miałam różne sera do rzęs i jakoś tak no nie jestem do wszystkich przekonana, więc cieszę się, że jest to. I nie wiem, czy tutaj... nie wiem, czy to się zgadza, dlatego że tutaj jest tylko zapisana ta odżywka, która kosztuje 88 zł, więc nie wiem, czy to można przekładać na podobną kwotę. Ale ja się cieszę, że mam to. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z pielęgnacji. I to jest Uroda. To jest taki olejek do twarzy. Tutaj jest napisane, że jest to... już mówię. Uroda Polska, 21 zł za 10 ml. To jest bardzo malutkie. To jest taki olejek w chyba szklanym opakowaniu z pipetką, ale naprawdę malusi. I tutaj w składzie mamy olej arganowy, mamy olej marula, mamy witaminę E, glicerynę, skwalan, jeszcze jakieś kilka rzeczy, jeszcze jakiś kwas hialuronowy. Więc taki skład raczej przyjazny, natomiast moja skóra nie lubi arganu. Więc nie wiem, czy oddam komuś ten olejek, czy po prostu go zużyję na włosy. Jako, że na no, 10 ml to mi starczy na raz albo na dwa razy. Więc akurat ten produkt też mi tak średnio do gustu przypadł, dlatego że moja skóra nie przypada za olejem arganowym, dlatego że już miałam raz i po prostu mnie zapychał, więc ja go używać na twarz nie zamierzam. I teraz jeszcze próbeczka z tej serii BS. I tutaj jest akurat próbka szamponu. Miałam ostatnio próbkę żelu pod prysznic z Chillboxa. Był fajny, chociaż pachniał bardzo mocno propolisem, więc myślę, że ten szampon też będzie tak pachniał. No ale na pewno zużyję, zobaczymy. I dwie rzeczy z kolorówki, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona. Amelie, nie wiem, czy to się czyta Amelie, coś takiego. To jest akurat róż mineralny, taki dosyć mały, więc fajnie, że on ma... Znaczy nie jest aż taki mały, bo ma 3,8 grama, więc całkiem dużo. I to jest naprawdę śliczny kolor, się nazywa Apple Blossom. I właśnie jak widać jest takim fajnym różem, troszkę brzoskwiniowym, troszkę takim różowym. Ładny ma kolor, już robiłam sobie na ręce swatcha, naprawdę wydaje się bardzo w porządku. I szmineczka, szmineczka Lux z Avonu, która też ma bardzo fajny kolor. I ogólnie takie fajne, dosyć estetyczne, ekskluzywne opakowanie. I kolor taki delikatny, różowy, na pewno mi się przyda. Bardzo ładna i tutaj Wam zdradzę, jaki to jest kolor. To jest Pink Satin, więc niech będzie to. I ostatnia rzecz, jaka się znalazła w pudełku, to jest taki voucher, taki kupon rabatowy na 200 zł do kliniki chirurgii plastycznej w Szczecinie. Więc, no nie wiem, zobaczymy, czy to wykorzystamy, dlatego że mój tata jest bardzo często w Szczecinie, więc tak naprawdę ja nie mam większego problemu, żeby tam pojechać, ale w sumie nie wiem. Mamy to zużyć do końca czerwca 2016, więc może zobaczymy. I tak jak mówię, to pudełko kosztuje 129 zł, a wartość na pewno przekracza, nawet powiem Wam, że nie podliczam, ile kosztuje ogólnie to pudełko, jeżeli biorąc pod uwagę tutaj produkty, które się znalazły, według mnie bardzo fajne pudełko. Mi bardzo odpowiada. Co mi się najbardziej podoba, to oczywiście róż i pomadka, bo naprawdę piękne kolory, bardzo ładne, więc to muszę zaliczyć na plus. Bardzo mi się też podoba serum do biustu, dlatego że ja nie zużyję. Przede wszystkim podoba mi się właśnie to emulsja Sea White z Bundy, bardzo fajna. Płyn też ok. Mgiełka. No, zużyje się, a jak nie, to można komuś podarować, bo też całkiem ciekawy prezent.
Klarena też pod oczy bardzo w porządku. Maseczka do włosów ok, dlatego że na pewno ją zużyję. Dwie rzeczy, które mi się średnio podobają, to właśnie jest ten olejek, bo on jest malutki, drogi i jeszcze w dodatku arganowy. Gdyby był jakiś z awokado, to na pewno bym się z niego też cieszyła. No i ten płyn ze Schwarzkopfa mi się nie podoba, dlatego że myślę, że na moich włosach nie uzyskam takiego efektu, więc na pewno do kogoś powędruję. Może ten płyn komuś podaruję, może ktoś by go chciał. Zobaczę. Nie wiem, co z nim na razie zrobię, ale na pewno używać nie będę. Może ktoś z Was będzie chętny na niego, żeby po prostu zapłacić za przesyłkę i mogę Wam go wysłać po prostu. Okej, okay, i to jest całe pudełko, dajcie znać, jak Wam się podoba, mi się naprawdę bardzo podoba. Trafia w mój gust, myślę, że jest warte z tych 129 zł, zwłaszcza jeżeli Wam już powiedzmy 3 produkty pasują, to myślę, że już warto kupić. Dziękuję za uwagę, oczywiście podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Pa, pa!